Push. Push me. And then just touch me. No, siemandero mordeczki moje kochane, z tej strony Borsuk i Pietras. Siemandero Pietras. Buongiorno. Buongiorno kochani, dzień drugi, 7 days i tak dalej na modzie Darkness Falls. Ustawienia serii macie w opisie, bo ja to postaram się tam zrobić, tak jak w ostatniej mojej serii. Gramy na specjaliście, czy nie, survivaliście i ogólnie jest bardzo ciężko. Mieliśmy w nocy, słuchajcie, zombie, to był wojskowy, świecący, nie mogliśmy go rozwalić. Pietras, może ogólnie, daj znać im. Ogólnie Saigon, bo on się ciągle odnawiał, skubaniec, no. Bo te radioaktywne, one się leczą same, więc my ze swoimi, kurna, patyczkami to mogliśmy co najwyżej go połaskotać. My nie zdążyliśmy, czeku, my nie zdążyliśmy rozwalić i tak dalej. O kurde, one tutaj zniszczyły wszystko. No wszystko, no nic, no dobra. Nie, dobra, nie nawet... Ja idę rozkręcać auta. Ty, to poczekaj, to chodźmy w stronę może zadania. Możemy pójść w kierunku zadania, natomiast Pietras, my potrzebujemy eliminacja poziom 1. Chcemy to wziąć, czy goście od kablówki? Nie. Goście od kablówki, to nam się pojawią, wiesz, zombiaki dookoła, no. I to będzie ciężkie, żeby je zabić. No to ja ci wyślę swoje zadanie wobec tego, nie wiem, czy to by się pojawiło. Ja je mam, tylko czekaj, bo ja nie wziąłem swojego. Ja też wezmę zadanie od handlarza, nie? Mhm. I idźmy w stronę ten, będziemy coś zbierać. Bo ja muszę tego scavengera dokończyć, a ja potrzebuję koniecznie dostać ziomeczku... No dobra, ja poczekaj, wziąłem drugie zadanie. Coś dostałem. Czy ja dostałem to, co potrzebuję? Twoje zadanie jest w drugą stronę. Wiem, ale daj mi rozkręcić jeszcze jedno auto, bo potrzebuję, wiesz co? Baterie. No baterie do samochodów. Aha, no dobrze, to ty... pokręć sobie, a ja poszukam zwierzęcia, bo ja też skóry potrzebuję, nie? No i potrzebujemy jedzenie, nie? Musimy tak. Upolować coś na dzisiaj na 100%, bo nie mamy, słuchajcie, nie będziemy mieli inaczej jedzenia. Skrzynka. W Darknessie polecam, żeby każdy miał ze sobą kilka skrzynek gdzieś tam. Ja mam skrzynkę już zrobioną, przygotowaną i ja sobie tą skrzynkę będę... różne skrzynki w różnych miejscach będę rozstawiał i później będę po prostu te rzeczy zabierał z powrotem. Jakby, dużo nie? Kolegów już tutaj w mieście. Mimo, że rano. Pietras, no nie wiem, co ci mam powiedzieć, nie wiem. Ja też nie wiem. Powodzenia. nie wiem. Baw się dobrze. Powodzenia, do widzenia, baw się dobrze, człowieku, ślepa genia, let's go. Jedyne, co ci mogę powiedzieć, że mam kolegę robotycznego drona, więc jakbyś na mnie czekał bardziej, to będziemy mogli tego. No, ja muszę koniecznie, Pietras, jakbyś znalazł gdzieś... Baterie, okej. Okay. No to chodź, tu jest wśród samochodów w mieście. No właśnie zbieram kolejne auto tutaj już. Dobrze, dobrze. Ale powiem ci, że baterie jest ciężko dostać. Ja już pozbierałem te auta, wiesz, wcześniej. Aha. Zanim ty przyszedłeś. No to tylko je w takim razie je pokręć, nie? No pokręcę. A ja szukam skóry, ale tak, zwierząt nie ma, kanap nie ma. Tak, o. Jest samochód. Dzisiaj pewnie z jedno zadanie zrobimy, myślę. Nie wiem, ile damy radę, bo trzeba będzie też pokopać materiały, trzeba będzie kamień pokopać i jeden by się z nas wziął za glinę. Ja mogę na przykład glinę, ty kamień, albo na odwrót, bo my potrzebujemy strasznej ilości tego, wiesz? No, myślę, że tak. No, tym bardziej, że ja zaraz jak zrobię tę swoją linię zadań, nie? No to ja tam będę miał, wiesz, umiejętności do kopania i tak dalej. Będę kilofy miał i inne takie bajery. Ja robię dużo amunicji do robotycznej wieżyczki, żebym ze sobą miał, bo robotyczna wieżyczka póki co jest naszym największym przyjacielem, nie? A ty wiesz, że możesz nią z ręki strzelać? Wiem, ale ja ją zawsze wystawiam, bo to jest wygodniej, wiesz? Lepiej jest. No niby tak, ale jak nie masz broni, to można się pobawić. No nie wiem, Pietrasku. Słuchaj, musisz uważać, bo tutaj są koledzy. Zbieramy od razu wszystkie ścierki. No, tak, zgadza się. Wszystkie ścierki, ale ja bym bardzo chciał skórę. O Jezu, nawet przyszedł kolega. Nawet nie wiesz, jak ja bym chciał skórę, ty, a on jakiś taki niemrawy trochę. Masz, dziadygo. Kolejny zombos. Ups. Ty, no nie dadzą ani chwili spokoju, ty. Powiem ci szczerze.
Zanim my dojdziemy do naszego zadania, to my tutaj przez pół dnia będziemy się z tym męczyć. Ty uważaj, plecy też masz. Au! No. Ty, wieżyczka, dajesz. Przydaj się na coś, koleżanko. Kurde, ja nie jestem wojownikiem, ja jestem laborer, wojownik. Ja powinienem w dole siedzieć. Uważaj, bo Galastaz już nam robi bok. Galastazjańskie disco. Ty, a tutaj trzeba uważać, bo nie wiem, czy Galastaz już przypadkiem nie żyga farszem, wiesz? Będzie żygał farszem. Ty patrz, strzałkę wywaliło. No, wywaliło człowieku strzałkę do góry. Ale powiem ci, że idzie nam całkiem nieźle, nie? No, dajemy sobie radę, słuchaj. No wiesz, jak nas nie zaskakują tak nie wiadomo ile i ze wszystkich stron, nawet gdzie to przeżyć tylko. Wiesz, żeby mieć jakąś taką, wiesz, broń w miarę z amunicją, w słusznej ilości, wtedy już coś się można pobawić. Ja przede wszystkim muszę znaleźć baterię. Nie wiem, dlaczego ta bateria jest taką ciężką rzeczą do znalezienia, bo silników mamy już chyba z 5, nie? Tu mamy zadanko, wiesz? Wiem, na już stacji. Idziemy. Na stacji. Idziemy na stację wobec tego i tam jeszcze zbierzemy jakieś samochody. Uważaj, bo masz zombiaka, masz plecy, ale ja to zorganizuję. I pyk. No ale we dwóch to przynajmniej się ten. Mam scrap iron, tu weź sobie. Scrap iron będziesz miał do rozwalania kamienia. Tylko że ja i tak muszę to zrobić, wiesz? No tak mi zadanie każe. No to daj może mi wtedy, no najwyżej. Albo nie, dobra, nieważne. Znaczy dam ci, tak czy siak ci dam, bo mi to zaliczyło, tylko dokończę zadanie, nie? Fire axa muszę zrobić. No dobrze, poczekaj, zobaczymy co tu jest. Aha, ja sobie, słuchajcie, od razu, poczekaj chwilę, zanim weźmiemy w zadanie, ja zrobię kolejną skrzynię, skrzynia na rzeczy, weź mi zrób ze dwie, chłopie. Przeszukałeś to wszystko już? Tak, tylko chcę pokazać widzom, bo tu otwieranie zamków. Tu jest taki system otwierania zamków, jak powiedzmy był w Skyrimie. To znaczy ustawia się wytrych. Ty to, Borsuk, widziałeś już tutaj? A to wiesz, to zobaczę pewnie u ciebie na filmie. No, ustawiasz wytrych i spacją sprawdzasz, czy jest w dobrym kierunku ustawiony wytrych. A, kojarzę, o co chodzi. To ci nie dygnie, ale jak za dużo prób się zrobi, to się wytrych łamie. Dobrze ustawiłem. Ja to uwielbiam, ten system. Ty, $937. No i u handlarza mamy jedno takie. No. Nasz stary ma takie coś. Ty, dobra, wystawiam skrzynkę, ziom. Wystawiłem skrzynkę na wszystkie bambetle. Okej? Okay. Więc wystaw sobie wszystkie bambetle, których nie potrzebujesz w tej sekundzie. Dobrze. I idziemy robić, ziom, zadanie. No dobrze, bardzo mnie to cieszy. Jesteś gotowy? No dobrze. Prawie, sekundka dosłownie i dobra, jestem gotowy. Aha, ja jeszcze punktów nie zrobiłem, tak? Ale ty mówiłeś, żeby punktów na razie nie rozdawać w nic, nie? Bo ja mam 7. Tak, bo ci się zmaksuje, wiesz, znaczy chodzi o to, że ten twoja klasa się jakby dodają ci punkty za zrobienie tych zadań. No ale klasy, na przykład pałki mógłbym wrzucić sobie, tak? I seksualnego tyranozaura, bo tu jest, słuchajcie, seksualny tyranozaur. Teoretycznie byś mógł, nie? To, bo w to ci nie da, ale potem nie wiem, ile będziesz punktu potrzebował na zmaksowanie, bo to nie tak, że zmaksujesz całą. No, ale to ja od razu nie zmaksuję tego tak czy siak, wiesz? Ale może będziesz mógł dać od razu 1-2 punkty na przykład w którąś klasę. To wiesz. No to wiem, ale są rzeczy, które na przykład, powiem ci, że te baseballe i na przykład seksualny tyranozaur, myślę, że mi się przydał i Robin Hood. No to możesz, nie wiem, ze 2 punkty na przykład dać. Nie wszystko, no nie? Ja na razie sobie wrzucę tutaj w parkura, w Robin Hooda, słuchajcie, i blunt weapon skill, ale poczekaj, właśnie, bo gdzieś tu było, poczekaj chwilę, zanim wezmę zadanie. No to zanim weźmie, teraz tutaj na cicho coś. No na cicho to wiesz, co masz, nie? No Pietera na przykład tutaj mam. Tylko chyba jednak się trochę przebudził. Ktoś tu ryczy, wiesz? Nie wiem, jaskiniowiec, kto. Dobra, mam. Dobra, resztę sobie zostawiam, nie? Ale no jaskiniowiec jednak... Ja tutaj walczę pałkami, także już... tego. Dobra, Pietras, gotowy? Tak. Dobra, rozpoczynam. Okej.
Ty patrz, ktoś pluje gdzieś, wiesz? Bo się zielona ta poświata pokazała. Przeszukujesz? To czekaj, bo ja Pietrasku od razu jeszcze tutaj... To ty kryń sobie, ja otworzę znowu bankomat. On tutaj pluje farszem już, wiesz? Ty już widzę, który. On strzela z dupy farszem, słuchajcie, trzeba uważać na niego. No, nie lubimy jego farszu, bardzo. No bardzo śmierdzący farsz. Zrobiłem klasowe zadanie, super. Dostałem to, co bym chciał. Wow, 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 wow. Nie wybuchaj, nie wybuchaj. Kurde. Pietras, mam dla ciebie życie jedno. Jakie, co? Ucieszysz się. Chodź. Ho, ho, ho. No, co masz? Szybko. Pokaż. Ja chcę skóry. No, no na razie trzymaj na jedno takie na sobie, nie? Żebyś miał, bo dostałem dwa. To już użyję, bo ten bydlak mi wybuchnął. Dobra, Pietras, poczekaj. Uważaj, bo jest Tom Clark. Dobra, mówisz? Tom Clark już dostał z kapiszona. Dobra. Wejdź do mnie tutaj. Ile chodź. Puszek? Spokojnie. Poczekaj, poczekaj. 7 puszek. Cichutko, cichutko, na paluszkach. A ten Pieter już nie żyje? Nie żyje. On tu zobacz, za półką stoi. O-o. Ode mnie dostał ze strzały, od ciebie... W potylicę. W potylicę. Tak, tak, tak to lubimy robić. Najprzyjemniej nam się tak robi. Borsuk w czoło, ja w potylicę. Tu przylutowałeś już, tak? No, nie za wiele tu jeszcze było. Krzesła wziąłem. Dobra, chodź, idziemy. Średnio tu coś jest. A widzisz, jednak przeoczyłeś, a tutaj były polimery. Tak? No, ja nie przełaczam takich rzeczy. O kurde! Stop! Poczekaj, Pietras. Zróbcie nam tu o poczekaj. Właśnie, no. Otwórz. To jest to, co tłumaczyłem na swoim poradniku, kochani, że warto mieć właśnie, zwłaszcza w Darkness, no. Taką akcję. Ponieważ Loczek. Zobaczcie, jak możecie sobie łatwo poradzić z zombiakami. Można już? Gdzie? Nie, już chyba... ona... O! Leżała taka noga sama. Mi się chce strasznie pić w ogóle. Czy ja coś mam? Poczekaj, kurde, mam puszki same. I brudną wodę. Dobra, czekaj, tutaj dwa coś swoje... jest, może będzie coś do picia. Nie, brudna woda, a tu dystrybutor pusty. Pietras, chodź mieć krzesło, będziesz miał skórę. O, tak, chcę to. Chcę to bardzo. Ty, znalazłem garnek, Boże Święty, idziemy zaraz do bazy gotować wodę, ty. A, bo ty tu jest safe, ale ja nie mam wytrychów, kurde. Pietras, ty, chodź, bo tam może być... A tu jest, skrzynia, ty. Dobra, bierz ją. I chodź tam na dół, bo tam będzie hardkorowo. A ja już mam słabo z piciem, mam 46 picia, także będziemy musieli uważać. Ale całe szczęścieśmy dostali garnek, słuchajcie, bo to jest niestety kluczowe sytuacje to są, jeśli chodzi o Darkness, mogę nie? Mogę dać coś takiego, no, zobacz. No, pokaż. 32. O, ale to nie, to ja już mam na 35. To mogę to skrapować? No, możesz, bo ja póki co... Teraz poczekaj, zanim pójdziemy dalej, stop. To ty stop, bo ja mam wytrych. Spróbuję safe otworzyć. Ty patrz, otworzyłem za pierwszym razem. No to, człowieku, picadelo, nie? Rurobomby. O stary. Dobra, idziemy. Gotowy? Czekaj, jeszcze chciałbym spróbować otworzyć ten safe na zewnątrz. Bo mam jeszcze wytrych, to może mi się uda. Ty, udało mi się. Dlatego właśnie tak lubię ten system. Ty, już mamy $2000. Dobra, chodź, chodź, chodź. No, idziemy szybko. Się. No to zaraz kupujemy jakieś piękne rzeczy. No dobra. Teraz tak, poczekaj. Ktoś tu? Nie wiem, na pewno. Uważaj, ja już wystawiłem wariata. No to dobrze. No, poczekaj, mieć. Wiesz co, ja nabiję tą lepszą broń. Poczekaj. Bo może no być tak, żeby... Tam w rogu gdzieś. Wiesz co, powiem ci, że nic nie widzę. A ja widzę, czekaj. Tylko nie mogę tu wejść. Bo cię blokuje ta... A, lampa. Może rzuć mu balast, rurobombę. Myślisz? Nie, czekaj. Patrz. Dostał. O szlak, tam są trzy. No dobra, ale reszta się nie obudziła. Dobra, na hita są dwa. I jeszcze jeden śpi, czekaj.
Takie głupie. Dobra, czysto. Oj kurde. Co my tu mamy? Łopata wow. Level 40, to ja już będę wiedział, co mam z nią zrobić. 118 na tych... O stary! Dostaliśmy sterydy, jeden środki przeciwbólowe, witaminy, krew, worek na bandaż i dużą apteczkę. Chodź, podzielimy się łupem. Ja dwie rzeczy, ty dwie rzeczy. Tu jest łup jeszcze. No dobrze, ty tam jest jeszcze zombie. Ja tu rozwalam wszystkie te plastiki, wiesz? Ile masz jedzenia? Jedzenie już... no mam trochę cytryn jakiś tam, nie wiem. Ale nie, ile potrzebuję, bo ja mam pancake'y. Pancake'y, no to jednego bym opintolił takiego, tylko na razie z jedzeniem nie mam jeszcze jakiegoś wielkiego takiego głodu. Tego się pytam, ale ile masz, nie? Ale powolutku, nie? Kamienna łopata. Ty nie masz włókna i kamyka przypadkiem? Włókna? Znaczy nie wiem, kamienia na pewno mam, nie? Bruk już zbieram, słuchaj, ta... Kurde. Tu wszystkie te rzeczy... Pietras, uważaj, bo tam jest jeszcze jeden zombie. Uważaj, proszę. Chciałem tu wyjść na zewnątrz. To jest ultra ważne, żebyśmy zebrali wszystkie te materiały, bo to... Patrz, zobacz. Prezent. O Jezu, dziękuję. Push. Push me. And then just touch me. Paskud wie coś o tym. Paskud o tym wie. On to wie i on to lubi, bo... Ej, chodź tu weź sobie nagrodę, bo może Paskud ci coś lubi... fajnego no już. Paskud lubi, bo się nie czubi, ale już zachodzi, nie? Czekaj, ja chcę... Ja chcę łopatę. A żeby mieć łopatę... Ty! O-o. Jest. Gdzie? Na zewnątrz. Nie wpuść go do mnie. Co? Nie wpuszczaj go do mnie. No, nigdzie go nie chcę wpuszczać. Wolałbym go zabić. A tu jeszcze jakaś amunicja była. I jest jedna skrzynka. A z psa chyba powinna być skóra, co? Nie wiem, może kiełbasa. Kiełbasa z psa? Kiełbasa. Smalec. Pyszny psi smalec. Push me. Smale. And then just touch me. A tu jest kluczowe, kochani, żeby zbierać wszystkie zapasy, więc ja się, wiecie, ja jestem takim troszkę zbieraczem, nie, że tak powiem. Też bym zbierał, ale nie mam łopaty. No, nie ma problemu, nie? Czemu z psa nie ma skóry? Dlatego mówiłem, że ty będziesz robił kopanie, a ja będę człowieku... Szabrował. No. Piękne szaberki. No musimy polecam. Sobie radzić, bo tutaj materiałów schodzi niesamowite ilości, wiecie. Kurde, ile ja tego psa kroję. Bardzo pić mi się chce, mam 3 zestawy naprawcze, 7 amunicji do magnum i mąkę. Picia, dostałem mąkę. Nie wiem, czy co z tego można zrobić? Możesz coś zrobić z mąki? Kurde, wiesz, pieroga? Ulepisz? Jednego? Rozumiem, że lubisz. Znaczy, ogólnie Pietras się trudni. Lepiej jem pierogów, ale... Garmażerią. Pietras lubi lepić pierogi, zwłaszcza jak są rozlepione. Znaczy, inaczej. Pietras czasem rozlepia, nie? Ale to zostawimy na inne sytuacje. Także o. Czasami one są zalepione, czasami są rozlepione, nie? Zależy od dnia, od godziny. Od dnia, od godziny. Tak. I od różnych innych czynników. Dobra, słuchajcie, ja mam wszystko poklejone, porobione. Ja pierdził, Pietras, tu jest pełno materiałów. No na zewnątrz, no wiem, ale... Ja pierdził. Zobacz, co tu się dzieje. Ty, to my tak naprawdę większość materiałów, ja widzę, pozyskamy tak o, nie? Chodząc na lokację. No dużo na pewno, nie? Bo tego jest sporo, wiesz? A jak będą lepsze te... To będzie człowieku dobrze, nie? Rozwalaj, jak widzisz te papierowe, to rozwalaj je, proszę, wiesz? No, chętnie, tylko mówię, muszę sobie nazbierać trochę towaru, bo ja nie mam łopaty na przykład. No, ale siekierka. No już teraz papier idzie. O. A, bo ty masz już tą lepszą siekierkę, scrap, tak? Chcę ci zrobić, tylko muszę zebrać 20 skóry, kurde. Ja myślę, że chodźmy, zdajmy zadanie, kupmy przede wszystkim u handlarza jakieś potrzebne rzeczy, które moglibyśmy wziąć. A na dachu może byłeś? Wiesz co? Przelotem, jak mnie pies gonił. A nie ma tam nic ciekawego na tym dachu? Wiesz co? Nie widzę. Ja wychodzę z lokacji, bo ja mam jeszcze skrzynię, trzeba ją zebrać.
Ja zbieram zabawki, idę do domu, zabieram skrzynię i idę do domu. Musimy, słuchaj, jakieś polowanie uskutecznić, bo mamy też słabo. Już mam. Kroję pieska. Nie, ja mówię o mięsie. Aha. A tkniłe może być? Nie. Kurde. Ale mało tej skóry leci. Z tych foteli dużo było, nie? Ale tu nie ma nigdzie foteli więcej. Jakbym dorwał więcej foteli, to bym się bardzo cieszył. Także tu, jak widzicie, kochani, w ten sposób jak gracie, tak jak w tej chwili ja to robię. O stary! O stary! No. Mam pałkę, Scrap Iron Club, to ona jest lepsza, nie? Niż mój drewniana. No i tak. Wiesz co mam? Scrap Iron Knuckles, tylko że na 9 poziomie. O-o. Co to znaczy o-o? To znaczy, że jakby... Wlazłem niechcący na koniec jednej lokacji, bo chciałem... No, w każdym razie doszedłem do głównego lootu od tyłu. Tak jakby to rozumiem. Powiedzieć, nie? I co? No i chciałem wziąć te skarby już, jak już wszedłem. Dobra, i mam akumulator i mam kolejne działko. Trochę oszukałem ich, ale jestem bardzo przeciążony. Mam nadzieję, że mnie nie dogonią. Przestańcie mnie gonić. Widziałem, tylko mi mrygnęło, że dostałem karabin. Mówię, dostałem się niechcący od tyłu do głównego lootu jakiejś lokacji. Nawet jej nie znam. Ale to chyba dobrze. O kurde. To bardzo dobrze. Ty potrzebujesz nadal tej baterii? Nie, już nie. Aha, już nie. Zbierz taśma hydrauliczna i kute żelazo. Poczekaj, bo gdzieś tutaj miałem to. Taśmy nie mam. Kute żelazo i taśma hydrauliczna mam. Kute żelazo jeszcze więcej potrzebuję. I taśma mam hydrauliczna 10. Ale to wiecie, ja się zajmę tym później. Wszystkie mechaniczne rzeczy, jakieś takie... Wszystko, co nie jest związane z jakby z jedzeniem, pakuję do drugiej skrzynki, ponieważ robi nam się z delikatny rozgardiarz, wiesz? No ja wiem, no, ale to wiesz, ciężko jest teraz jeszcze porządki robić, nie? No, trzeba. Czy mniej więcej można? No, gwoździ, jakbyśmy mieli gwoździ więcej, ja mam jeden. Mamy gwoździ dosyć sporo, bo znalazłem, także jest... Mam jakieś, wiesz, skrzynie z etykietą więcej no zrobić, nie? No i zaraz właśnie będziemy uskuteczniali te tematy, nie? Dobra, teraz tak, jedzenie, okej, a to... Jest to. Czyli to jest to. Może kupę z jedzenia zabierzmy, bo to tak trochę mało apetycznie, że tak powiem, wygląda. O. Materiały budowlane to też damy tu. Tutaj jakieś dziwota, sterydy, jedzenie. Dobra, to do jedzenia daj. To daj tu, to daj tu. To daj tu. No jakoś powiem ci, że to się zagęszcza. Już coraz lepiej, nie? Jesteśmy zagęszczeni z dziebką, nie? Poczekaj, kurde, troszkę znowu tą kupę tam dałem. To wrzucam tu. Piękne rzeczy, powiem ci. Poczekaj teraz, piękne bo muszę rzeczy. Wziąć wszystkie wody do gotowania, które mamy, ewentualne. Biorę diuki też. Poczekaj, to ja ci dam jeszcze dwie wody. Łap. Cztery nawet ci dam. No, dobra. Poczekaj, tak. I mam jeszcze dla ciebie prezent taki. Zobacz, chcesz takie coś? Mogę chcieć. To częstuj się. Dlaczego ja tego założyć nie mogę? Nie, nie wiem. A wiesz co, ja już mam takie. Już mam takie, to możesz sprzedać, dobra. No to trzymaj. Dobra, więc teraz tak, wodę gotuję, przepisy. Ty, a dlaczego ja wody nie mogę ugotować? Może garnka nie ma, co? A, garnkę. Wyłącz. Załóż. Dobra, mogę urobić wodę, ale teraz dlaczego ja nie mogę? Błotnista woda. No, no i mam przepisy. Woda, okej. Okay. Dobra, robię wodę. A gdybym chciał ja zrobić na przykład herbatę, to my dopiero musimy od tego. Dobra, okej. Okay. Bowl of water, okej. Okay. No to ja nam robię wodę, więc ja już się napiję wody, bo już mam słabo ziom. Puszki z jedzeniem daję jakby do góry. Push me, and then just touch me. Dobra, słuchaj, chcesz te na ramię, tą broń taką na ręce, ten kastety?
Nie, chyba nie. Ja tutaj nie będę kasketów. No dobrze, możemy teraz tak wziąć. Ja biorę sobie chyba, tu mam scrap maczeta, bo jest jeszcze karabin rurowy, ale nie mam do niego tego. Jeszcze bundle skill notes, one są ultra potrzebne. A ja wziąłem, wiesz co, crowbara. Tu też to jest taka rzecz, której normalnie nie ma, czyli łom. I tutaj się bardzo fajnie tym łomem otwiera bariery. No różne, dobra, nie? To co mam wziąć, myślisz? Scrap maczetę, czy może rurowy karabin? Myślę, że ta maczeta chyba lepsza, wiesz? Bo to nawet do skurowania zwierzyny. No właśnie, bo ja tym swoim nożykiem kościanym... Wezmę od razu robotę do niego. Transport, pozbądź się zombie, 110 metrów. Wezmę te zombie na razie, ale nie robimy tego jeszcze. Ty, koleżanka idzie. Dobra, spokojnie. Ja jeden strzał tym łomem 800, 600, 600 zabiera. I pysznie. Ty, ja mu sprzedam te dolary. Mamy prawie 3000 dolarów, wiesz? O kurde, a dostaniemy za to... Wiesz, co ja zrobię? Zanim mu to sprzedam... zanim mu to sprzedam, to pójdę w... handel, mogę? Ekspert negocjacji. Możesz. Dam w eksperta negocjacji i za więcej powinienem móc to sprzedać, te dolary. No. 4400 mamy, wiesz? Piękna sprawa. My mamy kolejne zombie. Okulary Kujona. Bardzo bym je chciał, wiesz? No. Mogę se kupić. No, a starczy na coś jeszcze później? No jeszcze zostanie z dwa koła. Chyba no dobra, niecałe. No a jak będziesz miał jakiś łuk... Aha, czekaj, właśnie, ja jeszcze może mu sprzedam te rzeczy, co ja mam. A czy nie, wiesz co, to ty mu możesz sprzedać, bo ty masz lepszą kasę tak, teraz. Tak. No trzymaj, sprzedaj mu te dwie rzeczy jeszcze, bo ja bym chciał lepszy łuk, wiesz, jeżeli już tak robimy. Ma? Nie wiem, czy tam... ma, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Prymitywny, ale na 21. Ja poczekaj, a zobaczmy, czy łuków nie możemy robić? Lepszych my? Bow. Nie. Na razie jeszcze nie możemy, ale niedługo będziemy mogli. Dobra, więc tak, słuchajcie, ja potrzebuję kute żelazo. Skąd się kute żelazo zabierało, jakbym teraz zaczął rozwalać różne rzeczy u niego? Ale to chyba z automatów było na przykład. Ty, a te samochody u niego, co on ma w środku, jakieś tutaj takie te? Dobra, mam kute żelazo, ziom. Mam kute żelazo, rozwalam u niego rzeczy, wiesz? No dobrze, a druga rzecz jest taka, że... O, my mamy ze 30 tego żelaza u siebie, nie? Wiem, ale ja potrzebuję tego więcej. Już spokojnie, już mam, już jest dobrze. Teraz potrzebuję jeszcze 10 taśm hydraulicznych, to jestem w stanie sam zrobić. No to pięknie. Kurde. Pięknie. Bardzo mi się to podoba. Musimy trochę sfortyfikować jeszcze tutaj, dopóty żyjemy tu. Dobra, tyle ile możemy. Ty nie wierzę, te okulary, zysk punktów doświadczenia, zero? Ale czas wytwarzania minus 5%, to zresztą też jest słabo. Ale dobra, no kujona to kujona zawsze, nie? Będę szybciej wyrabiał, a mi to jest potrzebne, bo ja w warsztatach będę działał, nie? No wiem. Idę ponaprawiać różne rzeczy dookoła bazy, bo one za szybko tutaj wchodzą, wiesz? Trzeba sprawdzić różne przejścia z różnych stron. Ale ja bym chciał też zwierzaka jakiegoś. Bardzo bym chciał jakiegoś zwierzaka ubić. Nie widzisz jakiegoś zwierzaka? Nie masz tam jakiegoś zwierza ze skórą? Nie, jednego, którego tutaj mam, to nie jest zwierz, to jest troszkę inny gościu. To jest inny temat w ogóle, wiesz? No one tutaj porobiły wszędzie dziury, wiesz? Czy muszę iść czegoś napić, bo ja już mam 20, tylko... Mamy jakieś picie? Mamy, robi się na górze, tylko zostaw mi też, bo ja też potrzebuję, no bo ledwo już żyję. Okej. Okay. O, szlak. Co? Nie, dobra, spokojnie. Idzie kolega, co żyga farszem. To takim kolegom to my dziękujemy. Mówimy stanowcze nie. O, jedna woda z miski. Ty, mamy miskę, to by coś ugotował nawet. Jak mamy tą miskę.
tylko sprawdźmy. Mamy miskę, to znaczy, że powinniśmy móc wybudować jakąś zupkę, nie? Oho! Wszystko jest, bryzgło. Wszystko jest pod kontrolą, tak, no bryzgło mu delikatnie z tego, wiesz. Bryzgenstein. Bryzgen. Delikatnego Bryzgensteina zrobił, wiesz, także to. No, okay. Ty czekaj, a ja mam metalową siekierkę do rozwalania schodów, ja te schody tutaj rozwalę. Tak? Bo no to przejście nasze, ono tak nie może być, wiesz, bo one się do nas dopadną. Poczekaj, pokaż mi, no powiem ci, że schodzi mi bardzo szybko wody, wiesz. No zostawiłem ci połowę i coś tam jeszcze robię. Powiem ci... Zupkał się też napijesz. Bowl of water, nie, to zostawiam tobie. Baked apple mogę zjeść? Może, ja już się napiłem. Baked czołu nie carrots? Ma, ale połowę mam. No, nie, muszę to zjeść. Dobra, zjadam te karoty. Bo powiem ci, że naprawdę jest ciężko. Możesz wszystko zjadać, bo ja jestem już najedzony. Grilled tomato... On ma jakąś skórę. I on ma skórę. A ja potrzebuję 9. Dobra, teraz tak. Taśma. Do taśmy było potrzebne klej i ścierki. A gdzie ja mam cholera ścierki? Chyba, że tu jest inaczej, bo... Ty chłopie, gdzie są ścierki? Nie wiem, nie brałem. Bardzo dziwne. A dobra, mam. Duct tape. Ty, a nie widziałeś przypadkiem tej mojej, tej takiej żelaznej, no myślałem, że tobie ją dałem wtedy. O. Ty, mechanik class reward, karabin. Ja pierdził, mam karabin, stary. Mam karabin i mam 100 naboi do tego. To będzie na ostateczność, ale to będzie... O, to ja też mam, ale to ja znalazłem. Dobra. Czyli co, ja tą klasę już jakby zrobiłem, tak? Poczekaj, no, jak sprawdzam. Wszystko? A masz 3 taśmy? Mam, to robię taśmy, stary. To ja bym jakbyś 3 mi... To czekaj, jaką ja klasę miałem przyjętą? Mechanik. Mechanik, to będzie tu. To ja mogę wrzucić na przykład w mechanika... Wynalazca w robotyce, podstawy robotyki zrobię, zautomatyzowana broń, recykling zrobię, śmieciarz, odzysku 20% więcej obrażeń, zyskujesz zasoby 40% szybciej. Dobra, to ja ten odzysk zrobię, mechanik. A ja wrzucę sobie trochę perków sztygara, wiesz? A jeden mogłem tak czy siak. O, kurde, teraz to inna bajka. Dobra. Jak? Masz te 3 taśmy? Tak, tak. Trzymaj. To już idę. One będą w skrzyni, ja je wrzucę do skrzyni. Okej. Taśm ci u nas, człowieku, dostatek. No to pięknie. Nie wiem, jak ty jadę na polowanie. Już coś się zaczyna dziać. A na co chcesz polować? Na jedzenie, na coś do jedzenia, bo my, stary, nie mamy żarcia. Na jelenie. Nie, no mamy 3 ziemniaki. Nie, my potrzebujemy jakieś kury albo jakieś coś, wiesz? Mówisz? No tak, no musimy pójść do lasu, no. Ale zupka się jedna robi, wiesz? Dobrze, ale to zupka to jest za mało. I to zrobię drugą, wiesz? Idę przy okazji, pozbieram kukurydzę, bo porobię nam pełno tych kukurydz do picia. Wiesz, tego jedzenia, bo to jest darmowe jedzenie, które jest wszędzie, słuchajcie. Jak już macie odpowiednie i tak dalej, to właśnie te yuki, można robić je grillowane i są naprawdę super. Nic nie zrobię, trudno. Jakbyś dał radę mi dać troszkę picia mi przynieść, nie? Tu gdzie jestem i przyjść do mnie. I chodź, zjedzmy, zróbmy, weźmy. Chodźmy, zróbmy, weźmy. Ty, bo ja czekam, jak kuźnię muszę zrobić, o. A no dobra, to ty rób kuźnię, a ja idę polować, wiesz? Która to może być godzina, kurde? Nie wiem, mogę zejść do handlarza zobaczyć. Czekaj, gdzie on ma te automaty? Czy w tych widać? W tych nie widać. Mój kolega dużo mocniej bije, wiesz? W tej chwili. Dzięki temu, że zmaksowałem, no. Moja wieżyczka dzięki temu dużo lepiej bije. I to tak naprawdę. Czekaj, jest godzina 18:50.
Bo zaraz będzie noc. Zaraz będzie noc. Teraz będzie ciemno. A my nie możemy jakoś wody pozyskiwać. No jak mamy słoiki deszczówki na przykład. Możemy, ale wiesz, jak mamy zaraz. Widzę wilka. To dziapaj go. Patrz. Wystarczy, że teraz mamy piasek, a mamy chyba. Ja już trzepię słoiki, a jak trzepię słoiki, to wiesz ile mamy wody? Tyle, ile nam się żywnie podoba. Dobra, idę zabrać wilka na kolację. Powiem ci. Ale tak, będzie jedzenia. Czy my mamy jakiś węgiel? Mamy cokolwiek do palenia? Ja już nawet drewna powiem ci, że nie mam. Dobrze, dobrze, ja drewno właśnie zaraz zrobię. O panie, czy 100 słoików pustych nam wystarczy? Dobra, ja skończyłem swoją piękną klasę Laborera, więc też ją maksuję. No nie dużo dostałem, znaczy, bo tylko 2 punkty. Nie zmaksujesz za bardzo, no ale... Znaczy, daję tyle, ile mogę, nie? I wszystkie punkty poszły. Nie, teraz ja potrzebuję na maksa picia, mam 22%, wiesz? Nie wiem, co zrobić. Ale to chodź tu do mnie, bo jeszcze pozbieramy może trochę. Ja już zebrałem wilka jednego, ja bym jeszcze z jednego wilka zrobił. Tak, żebyśmy nie głodowali. I zbieram juki, nie juki, różne takie rzeczy. Na początek, słuchajcie, widzicie, no te rozgrywki nasze będą takie troszkę... Nie będzie fajerwerków jakby, nie? Ale... Wiesz co ja mam? No. Gwoździarkę dostałem. No i to będzie piękne do budowy bazy. No, idealnie. Jutro się zajmiemy gliną i kamieniem, czyli ty się weźmiesz za kopanie kamienia, ja wezmę się za glinę, bo ja już mam tą łopatę, więc wykorzystajmy ten motyw, że tak jest. Gdzie ja jesteś? Tu się po lesie błąkam. Szukam cię, bo mam wodę. No tutaj, tutaj. Zombie za to. Oj. Dobra, to teraz zobacz, co się z nim stanie. Daj, żeby wieżyczka go załatwiła. Chętnie. Zobacz, co się dzieje. Cyk, 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 a tam drugi Pieter idzie. O, szlak. Czekaj, bo muszę nabić wieżyczkę. Musisz się z nim zająć. No i już. Rozumiesz? A my możemy sobie w spokoju... I ona też działa na dalszą sytuację, czyli ja się mogę od niej bardziej oddalić, nie? Chyba jeszcze jeden punkt w to wrzucę, wiesz? Bo chyba jeszcze mam jeden punkt. Mówisz? Ja potrzebuję drzewa trochę nazbierać. No, my potrzebujemy taki... dużo rzeczy, wiesz? Tutaj możemy, przynajmniej ja mogę robić coś, co mi często ludzie mówili, dlaczego ja tak chodzę, jakbym miał ADHD, jak coś zbieram. A tutaj wręcz to jest wymagane, żeby tak dreptać co chwilę w miejscu, dlatego że jak się drepta, to się rozwija atletykę, umiejętność atletyki. Więc tu tak se można w miejscu co chwilę gdzieś tam lewo, prawo, przód, tył chodzić. No to nawet wskazane. Tak, ja tak nie umiem, ale no wiem, o co chodzi. No ja tak nie robię, ale... A ja to już robię nawet, wiesz, jak nie gram w Darknessa. Ojej. Ty to ale robisz to ja nawet już... w realu, nie? Tak, przed tył. ADHD! Właśnie mi poszedł punkt też w to. No dobrze. No dobra. Jesteśmy w bazie, kochani. Ja wieżyczkę wystawiam w razie czego tutaj, żeby ona waliła farszem. No dobra, ja idę zobaczyć, czy później mogę zrobić. Ciekawego. I teraz tak. Jakiś poziom? No jest. Chwila, jedna poziom. Mała chwila. Muszę zejść do handlarza. Aha, chodź tutaj, mam dla ciebie prezent. Halo, halo. Co masz? Fajnego? Proszę. Na lepszym Boże. Poziomie nawet niż na moim. Kurde, dałem ci na 24 poziomie, żebyś nie mówił. Samopyszny. Żebyś nie mówił, że nie, nie? Nie powiem. Nie powiem, że nie. Żebyś powiem nie mówił, tak. że nie. Słuchaj, ja sobie to cooked sham soup sobie zjem, co? Mogę? Pewnie. Bo powiem ci, ja bardzo picie mnie... Ja nam w kuźni robię 100 słoików. Jak będziemy mieli słoiki, idziemy po brudną wodę i mamy... Wiesz co, 100 wody. Dużo wody, no. Bo powiem ci, że woda mało tutaj dodaje, wiesz? Mało, bo chyba tylko 10? Tak. Czy 15? Bardzo mało woda daje. No właśnie, no. Ale nie wiem, wiesz, dlaczego tak dziwnie to jest zrobione. Ale są słoiki, także no, nie zginiemy, nie? Bo
Możemy tych słoików robić ile wlezie. Tak naprawdę. Grill wlezie. I... Ja te juki nam grilluję. Dobrze, grill dobrze. Grill tomato, grill baked carrots. Robię wszystko, grilluj, co mogę. Grilluj, grilluj. Wszystko to, co gotowe do jedzenia dajemy tu. Może ja się przejdę jeszcze po wodę gdzieś tutaj. A blisko, jak to? Możesz, to spróbuj, tylko uważaj, nie? Żeby nie było lipy, nie? Chciałbym, żeby nie było lipy. Musimy koniecznie, okay. Pietrasku, zrobić sobie jeszcze jedno jakieś oświetlenie. Oj. Może być lipa, tam chodzą zombiaki. Nie, 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 ja już bym na swoim miejscu nie ryzykował, no, za bardzo. To nie ryzykuję. Wiesz co? Ja punkcik. No, ja jeszcze sobie tylko zrobię, tylko nie wiem właśnie, gdzie mam ścierki. Dobra, ja jeszcze zrobię sobie za dwie pochodnie. Pochodnia. A ja sobie chyba punkcik w żelazne kiszki, nie wiem, czy nie dam, wiesz? Żeby tak? To jedzenie to nam, no, żeby jedzenie wolniej spadało, a na przyszłość przyda się, żeby prochy dłużej działały, nie? Poczekaj, gdzie te żelazne kiszki są? To jest ta druga, Perks. I na drugiej stronie. Ja se punkcik dam. Wtedy wszystko wolniej spada, a ja leki chyba dłużej też działają. Ja chyba też. Eliksiry dunia dłużej działają i tak dalej, no nie? No to ja sobie to zrobię też. Więc raz, że teraz nam się przyda, bo mało jedzenia, mało wszystkiego, nie? A dwa, że... A teraz tak. Te z etykietą... Aha, nie mogłeś ich nazwać od razu? Nie, no mogłem, ale nie nazywałem. Aha, no to czekaj, to ja nazwę. A, tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której też nie wspominaliśmy, że tutaj w kuźni się nie przetapia zasobów. Po prostu je się ma w ekwipunku i się tworzy rzeczy, tak? Mhm. Tak jak przy stole warsztatowym, powiedzmy, nie? Także porobię nam 50 tych misek od razu, będzie na przyszłość. Kowadło? Mogę robić kowadło? Ale to chyba... Ha, kurde, mało żelaza. Ja mogę na przykład robić warsztat już? Ty, ja mogę warsztat robić. To rób. Rób, bo może łuk zrobimy. Tylko tak, potrzebuję kute żelazo, gdzieś chyba było kiedyś. Jest, wszystko jest. Na razie musisz gdzieś szukać tak jak jest, bo ja do craftingu zaraz wszystko wrzucę. No dobra. Ale tak to wygląda, także... Aha, właśnie, jeszcze miałem zejść do handlarza na chwilę, sobie zejdę. Ja nie widzę kutego żelaza. Na 100% przecież... było, Pietrasku. Weź, dobrze przepacz, bo na pewno było, jestem 100% pewien. Ja też widziałem, ale... Mamy i to dosyć dużo, wiesz? No było dużo, ale nie ma, no. Dobrze. Jest stal. Dobrze, zaraz sprawdzę, Pietrasku. Tu nie ma. W jedzeniu nie ma. Do kibla też nie wpadło. Ślepy jestem? Dobra, ja zaraz ci to przyniosę. No było, było, no. Ale nie ma. A nie masz przypadkiem w ekwipunku? Wiesz co, kurde, coś... przepraszam, mam. Trzymaj. No, ale... Dropensteina robię. Pięknie, wiesz co, nie, bo zapomniałem, że naprawiałem te, nie? Poczekaj, amunicja do wieżyczki. Zrób mi tego, człowieku, ze 300 jeszcze. 300. Pięknie. A powiedz mi taką rzecz. Czy nie masz przypadkiem jeszcze ze 300 żelaza? Mam. 248, proszę bardzo. Nie, to może starczy. Pokaż. Tak. I będziemy mieli kowadło. Jak mamy kowadło, to proszę ja ciebie, mamy co? Mamy żelazo. Żyjemy. Możemy żyć. Ty, może ja te silniki pójdę sprzedać, bo po co nam tyle tych silników? Albo rozłożyć na części mechaniczne, bo one po 30 części mechanicznych no dają. Ja wiem, ale czy my tyle tego wszystkiego będziemy teraz potrzebować, bo my trochę hajsu potrzebujemy. No, do craftingu wrzucam, do craftingu wszystko poszło. Dobrze. Na razie wszystko jest pomieszane w craftingu będzie. Wszystkie ścierki, nieścierki, jakieś amunicje, okay, wszystkie takie różne rzeczy będzie na razie w słoiku, wiesz? Bo tutaj pamiętaj, że tych części mechanicznych to dużo trzeba było, pamiętasz? My tu zawsze z paskudem żeśmy ciułali, pamiętasz? Chodziło się wszystko, się rozkręcało, co się dało, nie? No to dobra, to ja rozkręcę wobec tego... Zostawię nam dwa silniki, resztę rozwalę. Dobrze. Zezłomuj. To będziemy mieli trochę tak. Tych części mechanicznych wobec tego. Szpargały... Słuchaj, i teraz tak, jedzenie i picie, to wiesz co, to ja proponuję tak, górną, no. Tą małą skrzynkę, to będą nasze lekarstwa,
a dolna to będzie nasza jakaś tam amunicja ewentualna i tak dalej, dobra? Dobrze. To ja z craftingu zabieram. Nie wiem, czy jakaś awantura nam się tu nie szykuje. No to, Piotrasku, nie wiem, czy to jest dobre, że... Ja już siedzę cicho, ale... Nie wiem, czy ona do nas nie biegnie przypadkiem. Może tak być. Ty może... O kurde, spadłem. No... Może o nas zapomni, co? Jak będziemy cicho. No, tak myślę. Wolałbym, żeby zapomniała, no. Ja dobrze wolał. Też było, Piotrasku, żebym ja mógł troszkę może też ponawalać coś, polepszać bloki, jakbyś mi później może dał, co? Żebym troszkę no się dobrze. Też zrobił, wiesz? Dobrze. Ty, wiesz, że my mamy dwie wieżyczki? No wiem, bo ja jedną gdzieś zgarnąłem skądś, nie pamiętam. No, skądś. Ale tylko level 3, no ale zawsze jest, nie? Zaraz minutka i będzie warsztat. Dobra, pięknie. To ja zobaczę, czy możemy zrobić sobie, od razu bym zrobił sobie jakiś ten, lepszy łuk, wiesz? No dobrze. Dobra, jak żyjemy? Ja mam jedzenie całkiem spoko, ja mam słabo z piciem, ale jeszcze mam dwa takie do napoju, ten to się jeszcze napije. No to ja też z piciem, bo jedzenie to mam. Znaczy, trzeba było polecieć po tą wodę brudną, nie? 100 słoików, 100 wody brudnej to nam starczy na długo. Potem to się będzie herbatki już tylko robiło. Mhm. Nie wiem, gdzie one coś walą, ale gdzie? Co? Czekaj, tutaj bym ulepszył nam wejście jeszcze. Tak na wszelki wielki. Mamy ten warsztat, czy nie mamy? 30 sekund. 30 sekund będziemy mieli warsztacik. Tutaj się robią przepyszne rzeczy. Szef kuchni Borsuk poleca. Same dobroci. Same dobre? Samo dobre. Dobre, bo gęste i mokre przede wszystkim. Nawet tak? Nawet. Gęste tak i mokre? No. Stary, jestem w siódmym niebie, nie? Powiem ci szczerze. Też uwielbiasz? Lubię. Bardzo. Teraz tak, mała górna, amunicja i żela, jakieś takie bajery, dolna mała, surowe, duża, gotowane jedzenie, picie. Patrz, mamy warsztat. Koleżankę mamy. Kurde, młotek by nam się przydał i kluczy, bo tutaj też do warsztatu trzeba, pamiętasz, włożyć narzędzia jakby, nie? Gdzie ona jest? Nie wiem, gdzieś coś nawala. Tu pod tym siedzi. A że one walą nam tutaj pod spód. Czy możesz, koleżanko, pójść spać? Grzecznie proszę. Pięknie poszło. Zarażony jestem, cholera. Mam miodek, zapraszam. Częstuję miodkiem. No dobra, gdzie, gdzie posmarować? Posmaruj po plecach, jak możesz. To tyle to nie. Smaruj mnie to w plecy, ziom. Ty, a możesz robić klucze? Zaraz zobaczę, chyba tak prawdopodobnie, poczekaj. Zrobię trochę... zrobić jakiś najtańszy, nie? Bo byśmy mogli do warsztatu włożyć. Ziom, mogę na poziomie 11, więc robię ci klucz. Zrobię dwa, bo jeden do warsztatu, a jeden żebyś miał przy sobie. Klucz, żelazo, taśma, dobra, okej. Okay. No dobra. Poczekaj, już zapomniałem, co tam było potrzebne. Daj mi taśmę, bo chyba masz ty taśmę ze sobą. Tak. A ty mi daj, jak możesz, jak dostanie. Części mechaniczne tu mam ze sobą. I co jeszcze? Ja bym chciał... Żelazo kute. Ty nie masz kutego? Odłożyłem. Odłożyłeś? A ile potrzebujesz? 12. O, ty patrz, na styk będzie. Na jeden klucz czy na dwa? Nie no, dałem ci 12. Aha, żelaza. Na jeden. To potrzebujemy jeszcze jeden. Dobra, to ja ci jeden dam tutaj. Dobra, klucz to powiem, bo najpierw żebyśmy mieli do warsztatów. Ja robię młotek, ty zrobisz klucz, wsadzimy to do warsztatu. No to ja już do warsztatu wrzucę. A dlaczego tu jest... Aha. Bo się robi... Dobra, wrzuć tam w miejsce wolne, nie? Wrzuć tam wolne miejsce, ja teraz przedmiot włożę. A. Przedmiot A. Łopata stalowa i żelazna. Ej, dobra, żyjemy. Ty, co to za taki stoliczek, zostawiłeś go?
Gdzie? Tak, zostawiłem, bo o, przecież... No, a na czym będziemy siedzieć? Jakieś herbatki? Ja bym chciał... No, jakieś pszenice. Ja bym zrobił nam jakiś taboret. Można zrobić taboret? Taboret. Coś no, wariat. No, usiedlibyśmy na jakimś usiedlibyśmy taborecie, nie? Na jakimś taborecie? No, tak mi się zdaje, poczekaj. Sto, nie ma. Może krzesło, krze. No nie, kurde. Ty, poczekaj, mam. Ja proponuję... Patrz, na tym no, proszę, bym proponował usiąść. Sharp. Poczekaj. Zombie, przepisy. Akupunktura, odwrócony Bengal tak zwany. Znowu mamy zombie, ziomeczku, znowu się dzieje. Może zaraz nas zostawią, no. Jeszcze daj tego 20, bo ja robię wiesz co. Patrz, może być taki taboret? O, przyjemny, o, przyjemnie. Tak zwany odwrócony Bengal. A czemu ty masz podnieść śpiwór? A ty przyniosłeś mój śpiwór, czy ja tutaj mam śpiwór? Ja nie, ja mam swój tu, ten jest. Ale mój. To mi się wydawało, że mój był w środku. Ja nie przenosiłem nic. Dziwne. Ty masz te kowa, nie kowadło, tylko, no, wiesz co. Ty, a gdzie to się robi? No to ja tak nie chcę spodziewać. O nie, ty, dobra. Ja się ja trochę sfrajerzyłem, no. Nieważne. Dobra. Czekaj. Robimy... Co? No już rzuciłem, no. Już, już masz... Mamy pełen wypad warsztat już. No to człowieku, i... dzień trzeci w ogóle się zaczyna powoli, tak. A my już mamy... I... Ty, a możesz nam zrobić żelazo kute? Mogę, tylko kowadło się dopiero zrobi, nie? Jak się zrobi kowadło w kuźni, to dopiero będę mógł robić kute żelazo. Dobra, to ja już biorę sobie słoiki, tutaj... bo widzę, że słoików robisz dużo. Tu też bardzo ważna rzecz. Tutaj jak się naprawia rzeczy w ręce, to się o połowę ich żywotność skraca, znaczy poziom, pamiętasz, psuje. No. Jak się i dlatego się w stole naprawia. Okej. Okay. Wsadza się przedmiot A, ty, potem taki ale sam ja przedmiot. Ale ja dalej się zastanawiam i skrobię po głowie. Gdzie no, jest ten pickaxe, który ja dostałem i nie wiem, czy ty nie masz tego pickaxu? A ty mi nie dałeś, ty mi dawałeś pickaxa. No, no to da, a masz go? Ja ci, no mam i ci mogę nawet zrobić. No drugiego, zrób, bo ja chciałem te schody w końcu rozwalić, bo one przestały nam tu wchodzić w ogóle na górę. No, no to masz, proszę. A no, ja muszę, a ja se zrobię. Zrobiłbym se, jakbym miał... żelaza więcej. No, spokojnie. Kurde. Zaraz żelazo przyniosę. Dobra, będzie trzeba po prostu pójść na, wiesz, na wydobycie, no. Zabieram jedną pochodnię za sobą. Także, o. To. Ja może ja... O kurde. Ty patrz, koleżanka. Wiem o tym, dlatego właśnie chcę się tego pozbyć, bo to jest... I to dzika jest. Nie potrzebujemy tego. No w ogóle. Mogę, a nie, może shotguna, może lepiej nie. O kurde, nie trafiłem z metra. Także, o. Ej. Dobra. Poczekaj, nabiję. Jeszcze, tylko ja bym je zniszczył tutaj, wiesz? Ja je zniszczę od samego dołu, dlatego że one od dołu przychodzą i później nawalają w dach. No właśnie, dlatego... No dlatego właśnie, daj mi chwilę, ja to idę zrobić. Kurde, ja całe te tracę. Wytrzymałeś. Możesz mi poświecić pochodnią? Albo dobra, ja sobie zaświecę sam. Latarką, albo sobie powiesić możesz też. Co, pochodnie? No, no tak, a nie? No w, sumie, nie no w sumie mogę, nie? No, no właśnie. Także o. Czekaj, też ci pomogę. Kurde. Ile jedno uderzenie tym mi zabiera? Ty, 20 parę. Jedno uderzenie łomem. Trzeba wszystko na kuckach robić. No ja robię na kuckach. Zaraz przez tą wodę to mam zero wytrzymałości tak za każdym razem. Ja i tak mam słabą wytrzymałość. Mi się to nawet nie odnawia na tyle, żebym ja mógł uderzyć. Ty, nawet chwilę. Teraz nie widzę... O, jest. No ale to jeszcze trzeba będzie. Jeszcze jedne, no, jeszcze jedne schody rozwalę. No dobra, no. Ale chodzi tak o to, że one, żeby one przestały wchodzić, wiesz co, do no nas... No dobra, ty, a
Może weźmy, zakończmy już ten odcinek. No. I rozwalimy te schody już na spokojnie. No, dobra. No bo co tutaj, już więcej nic nie ma co pokazywać chyba. No w sumie nie. No dobra, kochani, wobec tego, słuchajcie, my już będziemy powoli kończyć ten odcinek. Jak widzicie, już dzień nastanie, więc będziemy tu już jakby kolejny odcinek będziemy zaczynali niedługo. Więc słuchajcie, dzięki za sprawdzenie, nowe osoby zapraszam do subskrypcji. Pamiętajcie, że u Pietraska na kanale macie film z jego perspektywą, więc link do kanału Pietraska macie w przypiętym komentarzu i tam w pierwszej linii opisu. I oczywiście zapraszam do subskrypcji obydwu naszych kanałów, Pietraska i mojego. Zostawcie łapensteina, zostawcie jakiś komentarz, nawet taktyczny. Jak nie macie co powiedzieć, to chociaż zostawcie emotikonkę, bo to pomaga rozrosnąć engagement i tak dalej. To zasięgi poprawia, a to jest bardzo ważne. No i co? Ode mnie to tyle. Dziękuję i siemandero. No, ode mnie nie będę się powtarzał, także oglądajcie i u jednego, i u drugiego. Łapki w górę, także dzięki wielkie, trzymajcie się. Bajo! Skaczcie do góry jak kangury. Skaczcie do góry ops, jak ops, kangury. Na razie. Spuszcz mi and then just touch me.